całej Europie niemieckie wojska były w odwrocie. Alianci dotarli do Niderlandów, na Bałkany i nad Bałtyk, zbliżając się do serca Niemiec. W tym samym czasie brytyjski premier Winston Churchill osiągnął w Arktyce ważny cel. 32 bombowce Lancaster zatopiły u wybrzeży Norwegii niemiecki pancernik Tirpitz. Dostali radiowy sygnał od norweskiego agenta na granicy. Naprowadził ich dokładnie na cel. Brytyjczycy mieli szczęście, bo pogoda była lepsza. Nie było też zasłony dymnej ani myśliwców Luftwaffe, które mogły zaatakować bombowce. Nie było zasłony. Osiągnięto bezpośrednie trafienia. Lecąc na wysokości od 4 do 5 tysięcy metrów, każdy z 29 Lancasterów zrzucił 6-tonową bombę. Niemiecki okręt został trafiony w dziób, w śródokręcie i rufę. Nasze działa umilkły, a Tirpitza znów otula dym, tym razem pieczętując jego zagładę. Po udanym ataku na Tirpitza, jeden Lancaster musiał awaryjnie lądować w Szwecji z powodu usterki silnika. To zabytkowe dokumenty. To trasa lotu. Byli gdzieś tutaj. Na wschód od Obisko. Tak daleko dolecieli. Zatopienie Tirpitza było gwoździem do trumny III Rzeszy. Kolejna porażka Hitlera. Byli bardzo narażeni na atak.